O, witajcie, nie zauważyłem was. Oto mój nowy program. Najpierw miałem to nazwać kłazotok, że niby taki słowotok, ale mój. Tylko że się kojarzyło też ze ślinotokiem. Potem rozważałem kłazowisko, że niby takie słuchowisko lub widowisko, ale brzmi też jak rykowisko, a czy ja wam wyglądam na jelenia? Nie odpowiadajcie. No i wreszcie wymyśliłem. Super oryginalne i wymowne. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłaz, a to jest program, w którym będę gadał o rzeczach, o których nie mam czasu robić całego filmu, ale jednak hashtag pogadałbym. O czym więc będę dziś mówił? Sporo o demach i betach loot shooterów, a więc będzie o Anthem i The Division 2. Omówimy też system komunikacji w Apex Legends, zajrzymy do kącika melomana. I nie tylko. Nie zabraknie też straszliwego suchara. Zapraszam i pamiętajcie, że... Mirrors are more fun than television. Pozdro dla kumatych. Wiecie co? Pozdro też dla niekumatych, bo ich nikt nigdy nie pozdrawia. Czy BioWare nadal żyje? Jakby zmierzyć temu BioWare'u puls, to pewno można by uznać, że tak. Ale ze mną i z BioWare jest trochę jak z Darthem Vaderem, zatwardziałym grzesznikiem, który dowiedział się, że jego potomek wstąpił do gwiezdnowojennego odpowiednika szkółki niedzielnej Jody. On jest dla mnie... martwy. Spójrzmy prawdzie w oczy. BioWare, które tworzyło świetne CRPG, już nie istnieje. Jeśli ktoś oczekuje, że znajdzie w Anthem nowego Mass Effecta, to żyje w świecie złudnych nadziei. Aczkolwiek jakaś iskra duszy BioWare jeszcze się w tym cielsku tli, ale o tym później. Anthem, czyli po naszemu hymn, to zwyczajny loot shooter, czyli strzelanka oparta o grind. Gra tego samego gatunku co Destiny, niby zawiera jakąś fabułę, ale to tylko tło, bo tu liczy się rozwijanie wyposażenia i wykonywanie coraz trudniejszych misji. Kampania jest tylko wstępem do endgame'u, a endgame to grind. Grałem w demo, w sumie podoba mi się, że nazwali to demem, a nie betą, ale chyba w tym przypadku powinni jednak byli nazwać to betą, bo gra wywalała się po każdym zakończeniu misji i z tego co dowiedziałem się od widzów na Twitterze, problem był dość powszechny na wszystkich platformach, a nie tylko na PS4, na którym grałem. Niemniej sama zabawa jest nawet przyjemna, mamy kilka strojów Ironmana, to znaczy tak zwanych javelinów, każdy ma inne zdolności, a to rzucają granatami i walą salwą rakiet, a to zamrażają i napierdzielają jakimś prądometeorytem. Oczywiście z wrogów od czasu do czasu wypada broń, która ma jakieś statystyki i poziomy rzadkości, a my biegamy, latamy i tłuczemy mobki. Są misje fabularne, są patrole, ekspedycje znaczy, a także fortece będące częścią endgame'u, czyli takie trudne podziemia do eksplorowania, które w pełnej wersji mają być wielokrotnie ogrywane na coraz wyższych poziomach trudności, co przypomina nieco strukturę zabawy z Diablo. No i mają być jeszcze kontrakty, których w demie nie było, ale podobno przypominają osadzoną w otwartym świecie wersję strajków z Destiny. Ale wszystko to byłoby daremne, gdyby samo strzelanie się z potworami nie było fajne. I nie jest złe, a na pewno lepsze od tego, co oferował taki Mass Effect Andromeda. Spluwy są różnorodne, możliwość ograniczonego rozgrzewającymi się silnikami latania zwiększa mobilność, a zdolność unoszenia się w powietrzu i strzelania wprowadza nowe możliwości. Umiejętności też dają radę. Jest kilka nietypowych modeli wrogów, na przykład typ z tarczą, którego ochronę trzeba obejść, aby zadać obrażenia. I oczywiście nie brakuje bossów w rodzaju pchły ludzkiej rozmiarów piętrowego autobusu, którą na normalnym poziomie trudności trzeba faszerować ołowianym środkiem na owady przez prawie kwadrans, zanim padnie. Na wyższych pewno będzie można w czasie potrzebnym na walkę ugotować obiad i zrobić pranie. Aczkolwiek mam wrażenie, że Anthem jest trochę zbyt zakochany w swoich efektach graficznych. Tych wszystkich zniekształceniach, prądach, rozbłyskach i innym wizualnym detrytusie walki. Miałem takie momenty grając, że w zasadzie strzelałem nie do wrogów, a do znaczników i pasków zdrowia, bo tylko to byłem w stanie wyłowić okiem z epileptycznego pokazu światełek. A, no i wypada wspomnieć o tym elemencie duszy BioWare, o którym mówiłem wcześniej. Fabuła w Anthem będzie raczej dość uproszczona względem ich starych RPGów, ale nawet ten maleńki zaprezentowany w demie wątek kolesia, który walnął o pralkę kosmicznym Toblerone i powieliło go w trzech kopiach o innej charakterystyce psychologicznej, był w sumie narracyjnie ciekawszy niż cokolwiek, co próbowało mi opowiedzieć Destiny. Niby nic takiego, ale jest szansa, że fabuła tej gry nie będzie całkiem daremna. A skoro już jesteśmy przy loot shooterach i farmieniu broniek poprzez naparzanie do przeciwników, którzy są jak gąbki na amunicję,
Gąbka na amunicję wygląda tak. Pograłem w Beta The Division 2 i z tą marką mam ogólnie problem, bo od jedynki szybko się odbiłem i grałem w nią bardzo mało. Niby lubię strzelanki z systemem osłon, których ostatnio wychodzi jakby mniej. Niby nic nie było z tą grą fundamentalnie nie tak, ale jakoś nużyło mnie granie w nią. Nie chcę o becie dwójki opowiadać zbyt wiele, bo czuję, że brakuje mi kontekstu, gdyż za słabo poznałem jedynkę, ale moje ogólne odczucia są takie, iż tutaj jest po prostu więcej tego samego, z mniejszą ilością śniegu, bo w wiosennym Waszyngtonie jest go mniej niż w zimowym Nowym Jorku. Z tego co wiem, jest tu sporo różnic na poziomie struktury endgame'u, chociażby będą rajdy, ale tego nie chcę omawiać, bo nie widzę sensu powielania marketingowych treści związanych z tytułem, ale zasadniczo ma być to taka sama gra. Będzie tu dużo biegania po mapie, robienia trochę misji głównych i zaporowych ilości pobocznych, zbierania coraz lepszych splów i elementów pancerza, rozwijania bohatera i odblokowywania umiejętności w postaci różnego rodzaju działek oraz dronów, a także zabijania bossów, którzy są w stanie przyjąć na klatę 7 wiader amunicji. Jakoś łatwiej się przełyka ten fakt w grze osadzonej w jakimś bardzo fikcyjnym świecie, no bo może faktycznie pchła ludzka wielkości autobusu jest w stanie wchłonąć tonę ołowiu i stać, ale kiedy robi to koleś w grubym pancerzu osadzony w dość realistycznie odwzorowanym, z grubsza współczesnym świecie lekko postapokaliptycznych Stanów Zjednoczonych, to tak zwany dysonans ludonarracyjny jest bardzo mocny. Niemniej coś tam w mym sercu drgnęło podczas grania. To są całkiem subiektywne wrażenia, ale wydaje mi się, że model strzelania jest tu nieco przyjemniejszy niż w jedynce, a przeciwnicy mądrzejsi i potrafią bardziej agresywnie nas oflankowywać. Niejednokrotnie jakiś bydlak skutecznie zachodził mnie z boku i zaczynał wiercić mi dziurę w biodrze seriami z karabinu. Niestety nadal przez większość czasu granie w betę było dla mnie dość nużące, ale w paru chwilach, kiedy grałem z innymi ludźmi i wrogowie zaczynali robić się naprawdę niebezpieczni, czułem, że coś może w tej grze jest. Będę próbował dać marce jeszcze jedną szansę, kiedy już wyjdzie pełna wersja. Przejdźmy dalej, za chwilę RTX-y i Apexy, ale jeszcze przed nimi... Skoro już o postapokaliptycznych światach mowa, wkrótce wychodzi nowa część serii Metro, czyli Metro Exodus. Dostałem zaproszenie od XCOMu i Techlandu, aby wybrać się do nich i przedpremierowo pograć w grę razem z innymi gośćmi. Rzecz będzie streamowana w najbliższą środę, 13 lutego o godzinie 15 na kanale Twitch NVD. Jeśli graliście w gry z serii Metro, to wiecie, że to są te tytuły o Rosjanach spożywających pod ziemią bimber z blaszanych kubeczków. W tej części wyjdą na powierzchnię, więc zakładam, że otworzy to przed nimi szeroki świat innych naczyń i trunków. To będzie prawdopodobnie jeden z pierwszych streamów gry na świecie, więc jeśli chcecie zobaczyć przedpremierowo rozgrywkę z Metro Exodus w akcji, inaczej niż w postaci pociętych materiałów promocyjnych, to zapraszam na Twitcha NVD. Wasze zdrowie! A tak skoro wspomniałem o NVD, wypuścili na rynek te swoje karty z ray tracingiem, sporo gier miało dostać obsługę tej technologii i zasadniczo twórcy gier nie podołali, bo obsługi za bardzo nie ma. Cień grabieżcy grobów? Łatki nie dostał. Pole bitwy 5? Ma tylko jakieś odbicia. A czas pędzi i nagle jacyś technologiczni entuzjaści ogarnęli obsługę dla gry sprzed ponad 20 lat. Czyli dla Quake'a 2. Głównie dlatego, że kod gry jest od dawna dostępny i można w nim grzebać. Oto jest więc Quake 2, jakiego pamiętacie z 1997 roku. A oto jest Quake 2, nakarmiony RTX-em. To nie są pierwsze próby z renderowaniem opartym na śledzeniu promieni w Quake 2, ale efekty wyglądały zwykle niezbyt dobrze i nie wyświetlały się płynnie na niczym. Ale teraz, na nowych kartach NVD, udało się osiągnąć coś, na co da się patrzeć i co chodzi w miarę płynnie. W 20-letniej grze. Warto tu zaznaczyć, że pokazywany tu Q2 VKPT opiera się nie na prostym ray tracingu, a na bardziej zaawansowanym path tracingu. W najprostszym ujęciu podstaw ray tracingu jest śledzenie linii idących od kamery do widocznego obiektu, a potem do źródeł światła i na podstawie tego obliczany jest wygląd danego piksela. Oczywiście temat komplikują jeszcze powierzchnie lustrzane i przezroczystości. Tymczasem path tracing jest ray tracingiem na bogato. Bo zamiast jednej linii odbitej od obiektu i prowadzonej do światła, prowadzone są linie na wszystkie strony. Wymaga to świateł mających objętość i ogólnie bardzo siłowego podejścia do zbierania danych. Można powiedzieć, że path tracing to taki ray tracing na sterydach,
i jeśli do kalkulacji wchodzi za mało promieni, to obraz jest dziurawy. Q2 VKPT dorzuca do tego techniki adaptacyjnego filtrowania obrazu, aby wykorzystywać dane z poprzednich obliczeń do wykonywania kolejnych. Wpływa to na pojawianie się błędów i artefaktów, ale poprawia wydajność i wypełnia dziury, przez co obraz wygląda już całkiem sensownie. I faktycznie można zaobserwować, że światło rozchodzi się tu realistycznie od eksplozji, a odbicia w wodzie, która wygląda tu jak idealne, płynne lustro, są perfekcyjnie dokładne. A że bohater w Quake 2 renderowany był jedynie jako ręka ze spluwą i tak się odbija, to inna sprawa. Testując, jak to działa, bawiłem się szczególnie hyperblasterem, bo ile wyrzutnia rakiet generuje dużo światła, to ma ono dużą powierzchnię i się przemieszcza, a obrotowa spawarka wytwarzała małe źródła światła i można było łatwo zaobserwować, jak przemieszczają się cienie rzucane przez różne obiekty albo jak kręci się cień rzucany przez obracającą się zbroję. Ciekawie wygląda też walka z dużym przeciwnikiem, który trafiany rakietami rzuca duży, rozproszony cień na ścianę za sobą w całkiem naturalny sposób. To coś, czego nie można zobaczyć w żadnej innej produkcji. Twórcy gier przez lata uczyli się tworzyć efekty udające oświetlenie i cienie, więc różnice między path tracingiem i tym, co prezentuje większość gier, nie są wyraźne, ale technologicznie skok jest znaczny. To jest w ogóle dość ciekawa sytuacja, bo z jednej strony mamy do czynienia z faktyczną rewolucją. Z drugiej strony, dwie dekady rozwoju grafiki generowanej z pomocą akceleratorów graficznych doprowadziły do stworzenia całego repertuaru sztuczek, które maskują dotychczasowy brak ray tracingu tak dobrze, iż ray tracing wydaje się właściwie niepotrzebny. Niemniej wydaje mi się, że ten krok, który tu zrobiono, był potrzebny, bo to jest naturalne następne ogniwo w ewolucji grafiki w grach, generowanie jej w sposób bliższy temu, jak działa światło i materia w prawdziwym świecie. Ten pokaz nowych możliwości zbudowany na bazie leciwego Quake'a 2 jest tu małym oknem na świat jutra. Ale obawiam się, że na porządną implementację technologii jeszcze sobie poczekamy, bo samo zbudowanie oświetlenia w grze przy użyciu ray czy path tracingu wymagałoby całkowicie innego podejścia. Używając ray tracingu trzeba faktycznie oświetlić przestrzeń i rozmieścić światła zupełnie inaczej niż robi się to dzisiaj. Wyprodukowanie gry, która działałaby na sprzęcie bez technologii RTX i z nią wymagałoby zaprojektowania oświetlenia w każdej lokacji dwukrotnie, a efekty w obydwu przypadkach na pewno byłyby całkiem inne. Jak na samym początku Quake'a 2 w tym tunelu ze zbroją, w oryginalnej wersji ściany są oświetlone słabymi plamami światła, a w wersji path tracingowej jest ciemno jak na dnie Mori, bo światło zadziałało inaczej. W sytuacji, w której nowe karty ma mało kto, takie podwójne projektowanie nie opłaca się żadnemu studiu deweloperskiemu. Niemniej na mnie robi to wrażenie, sam kiedyś bawiłem się nieco edytorem Quake'a i pamiętam, jakie długie godziny trzeba było czekać, aż edytor przeliczy samo oświetlenie powierzchni obiektów mapy. A dzisiaj mamy technologię, która robi to na żywo ze wszystkimi światłami i o wiele dokładniej, biorąc pod uwagę także ruchome obiekty. No i można włączyć tryb, który zmienia wszystkie powierzchnie w lustra. Wydajność nadal świetna, a odbicia są idealne. Możemy zobaczyć swoją spluwę w tym kolesiu. Cóż, z pewnością upowszechnienie ray tracingu położy kres niedziałającym lustrom w grach. Ale dopóki się to nie stało i nadal kiepskie lustra nie pozwalają nam zobaczyć naszych wad w odbiciu, niech wskażą nam je inni. Niech je pingują. Ty sam to rób. Jak promować swój tytuł, jeśli jesteś studiem tworzącym naprawdę niezłe strzelanki pierwszoosobowe, ale właśnie robisz nową grę dla Electronic Arts? Oj, z gatunku Battle Royale. Oj, oj, w której będą lootboxy. Oj, oj, oj. I free to play z mikrotransakcjami. Oj, ho, ho, ho. Rozwiązanie jest proste. Nikomu ani słowa aż do premiery. A potem wrzucasz to na rynek i masz nadzieję, że zagrają, zanim zaczną rzucać kamieniami. Strategia okazała się właściwa i nowe dziecko Respawn Entertainment, którzy ostatnio robili słabo sprzedające się Titanfalle, już wyszło. Apex Legends w 3 dni przyciągnęło uwagę 10 milionów graczy. I muszę przyznać, że podoba mi się to, co widzę. Twórcy wzięli Battle Royale i połączyli z Hero Shooterem, więc oto mamy 60 graczy na mapie w 3-osobowych drużynach z charakterystycznymi postaciami, które posiadają różne specjalne zdolności. Jedni przyzywają leczącego drona, inni widzą ślady stóp wrogów i mogą ich wykrywać przez ściany, kolejni mają przednie tarcze aktywowane przy celowaniu oraz zrzuty artyleryjskie i tak dalej.
Nie biega się to po ścianach jak w Titanfallu i nie ma wielkich mechów, ale i tak podoba mi się motoryka postaci. Nie ma obrażeń od upadku, ślizgi wykonywane na pochylniach przypomniały mi granie w gry z serii Tribes, nakładanie dodatków na broń dzieje się automatycznie, a zrzuty na mapę są sterowane przez jednego gracza z drużyny, aby wspomóc wspólne lądowanie w jednym miejscu, ale zawsze możemy się od nich odłączyć. No i lootboxy idą tropem Overwatcha, czyli zawierają tylko wizualne bajerki. Jedyna niewizualna rzecz, którą można kupić, to dwie postacie do odblokowania, ale i to da się zrobić za darmo, tylko trzeba trochę więcej pograć. Ale to, co mnie naprawdę zachwyciło, to system automatycznej komunikacji, który jest chyba najlepszym, jaki widziałem od dawna, i w grze nastawionej na drużynową kooperację sprawdza się świetnie, bo można ją uskuteczniać nawet grając z całkiem obcymi ludźmi bez komunikacji głosowej. Wszystko opiera się w zasadzie na jednym przycisku. Jeśli spojrzymy w dal i go naciśniemy, nasza postać stawia znacznik i sugeruje, aby udać się w tym kierunku. Jeśli popatrzymy na leżący przedmiot i naciśniemy ów przycisk, to informujemy o znalezisku drużynę i pojawi się ono na minimapie oraz w postaci ikonki nałożonej na widok z gry. Wroga też tak wskażemy, ale jeśli tylko nam mignął i nie możemy wprost na niego spojrzeć, wystarczy wycelować tam, gdzie podejrzewamy, że się schował i nacisnąć ten sam przycisk szybko dwa razy, a reszta drużyny usłyszy komunikat i zobaczy czerwony celownik we wskazanym miejscu. Jest też koło wyboru komunikatu, jeśli przytrzymamy ów przycisk i tam dochodzą takie rzeczy jak na przykład możliwość wskazania, jaki budynek zamierzamy przeszukać w poszukiwaniu zasobów i broni. A na ekranie ekwipunku możemy wskazać broń i tym samym przyciskiem zakomunikować, że potrzebujemy amunicji do niej. Niby to takie banalne, niby różne uproszczone mechaniki pingowania rzeczy w otoczeniu posiada wiele gier, ale Apex Legends osiąga tu nowy poziom. Gra zresztą tak koncentruje się na kooperacji, że pomimo struktury Battle Royale możemy nie tylko podnosić rannych towarzyszy, ale jeśli polegną, to możemy zabrać ich sztandar z upuszczonej skrzyni i przywrócić ich do życia, zanosząc im artefakt do specjalnej stacji. I chociaż szybkie tempo, niezła konstrukcja mapy i mechanika strzelania są tu nie mniej ważne, to mnie tu kupił ten system komunikacji, bo jeszcze mi się chyba nie zdarzyło w strzelance, abym tak czuł, że współpracuję z drużyną podczas grania z całkiem obcymi ludźmi. No chyba, że akurat trafi się na takich, którzy tego systemu nie używają, wtedy ginie się szybko i marnie. A tak w ogóle to krótkie to Apex Legends. Już ukończyłem. Bo to znaczy, że ukończyłem, nie? Na koniec mały kącik melomana. Otóż słucham sporo muzyki z gier i pomyślałem, że miły byłby kącik właśnie o niej. Nie zamierzam jednak polecać wam słuchania muzyki z Wiedźmina 3, bo w obecnych czasach to trochę jakbym wam polecał Schabowego albo Bigos. Zamiast tego zajmijmy się czymś mniej popularnym. Medal of Honor z 2010 roku był średnio udaną próbą reaktywacji marki strzelanek, z której kiedyś wykluło się Call of Duty. Gra osadzona na Bliskim Wschodzie była całkiem w porządku, ale nie chwytała za serce. Niemniej z jakiegoś powodu została ze mną jej oprawa muzyczna, której zdarza mi się słuchać od czasu do czasu do dziś. Rzecz skomponował Ramin Djawadi, zauważony przez Hansa Zimmera, był asystentem Klausa Badelta podczas tworzenia muzyki do Piratów z Karaibów. Napisał melodie do Iron Mana, Pacific Rim i masy innych filmów oraz seriali. Najbardziej znany jest chyba motyw przewodni z Gry o Tron. A to, co słyszycie w tle, to utwór From Here ze ścieżki dźwiękowej Medal of Honor, który nie jest najbardziej wpadającym w ucho motywem przewodnim w historii gier, ale łączy bliskowschodnie elementy z dość nisko poprowadzoną sekcją smyczkową nadającą całości epickiego, ale i dość skrytego charakteru. Wiecie, jakby się ktoś naprawdę epicko przekradał za liniami wroga. Posłuchajcie sobie tego gdzieś bez mojego gadania, które ma sprawić, aby YouTube'owy skaner muzyki nie rozpoznał utworu i nie zablokował filmu. Może się wam spodoba i dodacie sobie to do jakiejś playlisty na później? I na tym zakończę pierwszy odcinek mojego programu o rzeczach różnych. Pozdrowienia dla moich patronów, dzięki których wsparciu powstają moje materiały i rozwija się ten kanał. Mam nadzieję, że podobał wam się pierwszy Quaz Show. Będę wdzięczny za wszelkie opinie, więc zapraszam do komentarzy. I myślę, że jeśli ten format się przyjmie, to będzie z czasem ewoluował. Życzę wam dobrych dropów lutu. Game on! A na koniec. Straszliwy suchar. Anthem to po polsku hymn. Jak więc nazywałoby się Anthem, gdyby było staropolską strzelanką o farmieniu spluw? Luto rodzica. Cześć.
Ja sobie usiądę tutaj może.